Nie podobają mi się duże, te duże donice tam z tymi kwiatami. Zawadzają wszystkim, mnie jako pieszym i kierowcom, bo nie widać, nie ma widoczności. To tyle na to. Właśnie to, co pan widzi. To jest bardzo brzydko, że tak postępują ludzie. A co więcej powiem, pan dalej idzie, gdzie te familoki, tam to jest to samo. Po prostu brud trochę. My się mogli wziąć za to porządki. Troszeczkę, żeby ciście było, nie? Tutaj na ulicach. Rozrywki, restauracji za mało. Za mało jest dla młodzieży. Oprócz skałki, ale tak tutaj to nic nie ma. Mówię, nie ma życia tutaj. Bardzo dużo by można zmienić. Tu się nawet oświetlenia na ulicy Szpitalnej nie można doprosić, tak jest tak ciemno, że jakby się szło, to ktoś uderzy człowieka w głowę, to nawet nie wie. No dużo takich rzeczy. Nie są to chyba dobre rządy, bywały lepsze. Czyli szlaki piesze bywają zaniedbane. Tu centrum trochę jest zadbane, ale tylko trochę, nie tak do końca. Poza tym, no żeby policja bardziej pilnowała tych łobuzów na tych ławkach i tak dalej, bo to niestety tak się dzieje w tamtej części szczególnie. To tam jest? Na skałce, jak się to nosiło? Ten stadion! Bardzo mi się nie podoba, że w tym roku było bardzo mało imprez na skałce. Jak był poprzedni prezydent, to dużo myśmy się bawili na skałce. W tym roku nie? Nie ma, jest mało boisk do trawy, jakby do piłki, żeby grać. Jest tylko jedno, a tam grałem cały czas. Jakby treningi, ja nie mogę z kolegami sobie normalnie pograć. Oraz jakość powietrza tutaj jest bardzo średnia. No jeszcze problemy są z kamienicami, są bardzo przestarzałe. Oraz teraz jest bardzo dużo remontów na drogach, przez co dojazd do szkół jest ciężki. Przejazdy przez drogi rowerowe, nie? No w sumie tego właśnie jest za mało, nie? Tych dróg rowerowych, w sumie niby się szczycą, w sumie, no ale to co, koło stawki to tak obie koło kominę człowiek jeździ, nie? Brakuje tutaj takich, może jakichś takich lepszych takich knajpek, w których można takich bardziej lokalnych, albo nie wiem, na przykład Lipiny wyglądają trochę jak Nikiszowiec, tylko są tam inni ludzie. No chyba i tyle, takie pierwsze spostrzeżenia. Ulica Wyzwolenia. Całe lata był kierunek. No ale teraz to jest... Na Świętowicy, a teraz odwrotnie. I teraz ludzie się mylą. To znaczy się, jak zacząłem tutaj mieszkać, to wiem, że miasto było tak zaburzone, że po prostu Chorzów chciał go przysposobić. Przyjaciół zapytałem, którzy mieszkają tutaj, na kogo głosować, na jakiego prezydenta, więc na tego obecnego, który jest. Prawdopodobnie jest w ciężkiej sytuacji. I tyle. W sensie takim, że narzekają na niego i tak dalej, no ale jeżeli miał długi i tak, no to może nie jest łatwo, nie? Może chce oddłużać, nie wiem. Nie podoba mi się też, że są klomby nieobsadzone kwiatami. Ja mieszkam w centrum administracyjnym naprzeciwko prezydium. Nawet przy prezydium nie ma ładnych kwiatów posadzonych. Co jest przykre, bo wie pan, patrzy się przez okno na goły trawnik, na nic. Tam jest pomnik, nawet pomnik nie jest obsadzony kwiatami.